wrażenia pierwsze? Fantastyczne wrażenia są. Ciekawie, interesująco i strasznie trochę. Jesteś przekonany do skoku, do dania skoku z tej beleczki, na której teraz Łukasz sobie siedzi? Przekonany jestem, a czy się to uda, to jest już zupełnie inne pytanie. Trzymamy kciuki, powodzenia w takim razie. Dziękuję. Który to twój skok w karierze, powiedz? Skok jeszcze nie skok, ale zjazd trzeci. Czy zapaliłeś się już do tego skakania, czy odpuszczasz sobie? Niesamowicie się zapaliłem, już nie mogę doczekać, aż tam z belki zjedziemy. Mam nadzieję, że tylko lądowanie będzie bezpieczniejsze. Powodzenia życzę. Wspaniałego pomysłu. Zobacz, co się dzieje za tobą. No, mnóstwo dorosłych i dzieci. Tego jeszcze nie grali, naprawdę. No tak jak mówiłem wcześniej, że fajnie by było, jakby to był gdzieś weekend i podczas ferii, bo wtedy na pewno i publiczność by bardziej dopisała, ale fajna inicjatywa, mam nadzieję, że będzie to kontynuowane. Widzisz jakiś narybek wśród tych młodszych zawodników, bo na razie o starszych, to boję się zapytać. No jest paru takich, które mają jakiś do tego, przynajmniej na razie widać predyspozycje, bo to gdzieś tam ta pozycja dojazdowa, już później przy lądowaniu rączki fajnie jak do telemarku, także to jest dla dzieci najważniejsze, nie samo odbicie, tylko to, żeby potrafili się zachować, poskładać na rozbiegu i później ładnie wylądować. A co tym dorosłym można powiedzieć na przyszłość, żeby nie skończyli dzisiaj, a może jeszcze troszkę poskakali? Ja myślę, że oni się zarażą, bo przy tych skokach, które tutaj oddawali, to na pewno będą chcieć sprostać wyzwaniom kolejnym i będą chcieć to kontynuować. Dzięki, Adam, za rozmowę. Dzięki. Łukasz, mamy cię, mamy to i w ogóle. I jak wrażenia po pierwszym skoku? Jestem ze strachu. Ale nie widać. Nie widać bo w spodniach, masakra. A gdzie największy strach ci towarzyszy? Jestem mokry i ręka mi drży, na belce, jak już się jedzie, to jest okej. A gdzie czujesz największą prędkość w tym skoku? Największą prędkość czuję się na zeskoku, jak się już jedzie. To jest największa prędkość. I najgorsze jest to, jeszcze raz, nie ma krawędzi, nie ma jak hamować, nie wiadomo co się dzieje w ogóle, ale na belce jest masakra. No i mamy Grześka Gładysza z firmy Sixt, pomysłodawca tego projektu. Jakie pierwsze wrażenia twoje? Oddech mam zupełnie odebrany. Emocji więcej niż za pierwszym razem spotkałem swoją żonę, mi się wydaje. Nie, a szczerze mówiąc poważnie, to naprawdę wyzwanie wydaje się niewielkie, bo górka i skocznia stosunkowe niewysokie, ale jak się stoi na górze, to robi wrażenie. Także że wielki szacunek dla naszych chłopaków, którzy potrafią skoczyć z czegoś, co jest no wiele, wiele większe. Naszym gościem jest Jan Sztur. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Przypomnę tylko tym, którzy nie wiedzą, a wiem, że takich jest bardzo mało w Polsce. Pierwszy trener Adama Małysza, Piotra Żyły i jeszcze kilku innych zawodników, prawda? Zgadza się. Panie Janku, mamy za sobą rozbieg skocznika 10 i nietypowy widok, jak dla trenera nawet. Osoby rozpoczynające przygodę ze skokami w wieku 30, może 40 lat. Jak pan się na to zapatruje? No ja to jestem pełen podziwu, że w tym wieku decydują się na zjazdy spod skoczni, a następnie na skoki. Jest z nami Piotrek Fijas. Cześć Piotrek. Cześć, witam. Nie czujesz się przypadkiem jako trener, który zaczyna swoją karierę trenerską w przypadku takich zawodników? No, myślę, że tak to może wyglądać, jak się zaczyna trenować małymi dziećmi, ale na początek, jak na pierwszy raz, bardzo dobrze sobie radzą. Panie prezesie, różne rzeczy się dzieją na tej skoczni, jak widzę. Pan też widzi i chyba jest troszeczkę pan zaskoczony, kto tu skacze dzisiaj. No bardzo, tego żeśmy jeszcze nie mieli, jak długo ta skocznia jest po remoncie i przed, nie było takiego czegoś, żeby
tacy ludzie jak teraz skakali tutaj u nas na skoczni. A tacy ludzie jak teraz, jak prezes mówi, to panowie w sile wieku, około 30-40, niektórzy więcej lat i doskonale sobie radzą, jak widzę. No, widać, że już nawet skoki były i po 1,5 metra, także to już jest naprawdę wielki wyczyn. Zobaczymy, jak ci mali, którzy przyjadą dopiero, przyjdą, prawda? Czy możemy z czystym sumieniem zaprosić kolejnych dorosłych na tego typu imprezy? No, oby tak, oby było więcej takich imprez i żeby gdzieś tam popularność tego rosła cały czas, bo to jest wyśmienita zabawa. Adam, dziękuję ci serdecznie. Dzięki.